Witam serdecznie, z tej strony Robert Jarczyński. Witam na panelu dyskusyjnym Inwestowanie w nieruchomości w XXI wieku. Będę dzisiaj rozmawiał z Agnieszką Piesto. Dzień dobry. Z Pawłem Czerwińskim. Cześć, dzień dobry. Powiem wam, co jest bardzo zabawne. Ja tę dwójkę znam dłużej, niż oni mnie znają. To jest pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć, dlatego że miałem okazję oglądać, jak się uczyłem nieruchomości, waszych wykładów. I na Zbiro, i na Mieszkalniczniku, więc dla mnie to było, o tak, ci pierwsi, kurczę, tacy, nie, inwestorzy w zasięgu, od których można się uczyć. I się od was, nie tylko ja, ale pewnie wielu innych inwestorów uczyło. Więc może zacznijmy od Agnieszki. Agnieszko, powiedz, no, takie dwa słowa o sobie, jak to się zaczęło w nieruchomościach, jak to jest, że zajmujesz się nieruchomościami i czym konkretnie? Tak naprawdę w nieruchomościach robimy prawie wszystko. Mamy nieruchomości na najem, mamy nieruchomości, które remontujemy. Teraz jesteśmy w trakcie remontu dwóch kamienic, kilku budynków, kilku mieszkań, więc tej pracy jest naprawdę dużo. Jak się zaczęło? Oczywiście zaczęło się klasycznie od jednej pierwszej kawalerki, która była w stanie agonalnym i tak już poszło. Po pierwszych sukcesach udało nam się przejść do kolejnych nieruchomości i zbudować skalę. Oczywiście to przyszło z czasem. No i teraz tak naprawdę to jest nasz core biznesu i nasze całe życie nieruchomości. Okej, ale korem waszego biznesu jest bardziej w obrót czy najem? Czy to się po prostu przelewa? Korem naszego biznesu na dzień dzisiejszy jest obrót, czyli kupno nieruchomości w odpowiedniej cenie, podniesienie jej wartości i sprzedaż. Natomiast część tych nieruchomości zostawiamy na najem. Te, które szacujemy, że przyniosą nam najlepszą stopę zwrotu. I na dzień dzisiejszy mamy około 150 najemców, którzy wynajmują od nas mieszkania i pokoje. Więc ta rzesza najemców jest dosyć duża i tutaj o najmie też wypowiadamy się dosyć śmiało, bo nieśmiało twierdzę, że mamy doświadczenie. No tak. No tak, no, jak najbardziej. A ty, Paweł, jak to u ciebie wygląda? Dla mnie biznes nieruchomości zaczął się w sumie... Obserwacja nieruchomości zaczęła się jeszcze na studiach, jak byłem po drugiej stronie barykady, bo wynajmowałem w Warszawie mieszkanie, jak po prostu przyjechałem na studia jako najemca, więc znam temat właśnie od strony też klienta. No i później zacząłem pracować w korporacji, no i gdzieś chciałem odkładać i inwestować pieniądze, które tam zarabiam. Zaczęły się nieruchomości. Bardzo podobnie jak u Agnieszki. Zaczęło się pierwsze jakieś mieszkanie na wynajem. Później więcej mieszkań na wynajem. Później zaczęły wpadać jakieś mieszkania na radar, które na wynajem się nie nadawały, więc zaczęliśmy tymi mieszkaniami wraz z żoną handlować. No i właściwie tak się zbudował biznes, nie? Że teraz też zajmuję się właściwie bardzo podobnie jak Aga. Może nie robimy kamienic, natomiast właściwie wszystko pozostałe, czyli robimy mieszkania na wynajem i handlujemy mieszkaniami, które remontujemy, które dodajemy jakąś właśnie wartość. Okej. Okay. Ty jesteś jednym z założycieli Mieszkalnicznika. Tak. Stowarzyszenie Mieszkalnicznik jest to dla mnie taka fajna forma wymiany właśnie trudnych historii, trudnych przypadków, no i wymiany networkingu szczególnie, nie? W sumie chyba jakoś się mniej więcej wszyscy gdzieś tam poznajemy w tym towarzystwie, więc jest bardzo fajne to stowarzyszenie pod tym też względem, że dla osób nowych, które myślą o inwestowaniu w nieruchomości, no jest dużo wiedzy i te spotkania regionalne co miesiąc w większości miast wojewódzkich w Polsce, więc serdecznie zapraszam. Okej. Okay. No to posłuchajcie, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy ja prowadzę wywiady i panel, więc ja powiem także coś o sobie, bo nie wszyscy też z osób, które oglądają, mogą wiedzieć. Ja zajmuję się nieruchomościami od 2012 roku. Dla mnie to było wieloletnie planowanie i oszczędzanie przez 10 lat inwestowania na giełdzie. Wszystko praktycznie pieniędzy i w jakimś roku zrobiłem sobie statystykę, że zaoszczędziłem 85% w ogóle wszystkich zarobków. Mieszkałem wtedy w Warszawie, jestem z Wrocławia, a dzisiaj mieszkam i inwestuję w Łodzi. I moim pierwszym zakupem to było pół budynku. Od razu kamienica w centrum Łodzi, gdzie ja po prostu przerzuciłem gotówkę. No i w ogóle zabawna jest przy tym anegdota w ogóle związana z Asbiro, bo był taki facet, który obracał kamienicami. Jak on zrozumiał, że ja mam kamienicę, to rozmawiał ze mną tak, jak ja bym też obracał kamienicami. Okay. I przez 45 minut udawałem, że wszystko rozumiem, co on mówi, ale jak już się w końcu zapytał, dobra, dość o mnie, powiedz, jak ty obracasz tymi kamienicami. No ja kupiłem za gotówkę. Za gotówkę? Co ty? To w ogóle to jest najgorszy sposób finansowania, nie? No nie, no wiesz, ja się przesiadłem, zmieniłem zawód, tutaj to było takie, wiecie, zabezpieczenie majątku. Nie, to ty nic nie wiesz, do widzenia. Znaczy,
Później udało mi się z nim skontaktować, bardzo fajny facet, ale mimo wszystko ten przeskok był ogromny. Ja nie miałem zamiaru zajmować się w ogóle nieruchomościami. Dla mnie to miało być taki safe house, takie kupiłem, jest zapisane, wyryte w kamieniu, nigdzie się nie rusza, nigdzie sobie nie pójdzie, wojnę przetrzyma, jest. No i trwa. No potem okazało się, że no, nie znalazłem odpowiedniej firmy, która mogła tym zarządzać. Zleciłem do jednej takiej znanej firmy, ale po 3 miesiącach dostali wypowiedzenie. I skończyło się tak, że najzwyczajniej w świecie stwierdziłem, to ja się sam muszę tym zająć. A ponieważ bardzo lubię się uczyć, no to wiecie, wszystkie książki, wszystkie tam, ileś studiów skończyłem. Nazwiro byłem moim 4. kierunkiem studiów w ogóle, tak? I z tego 3 związane z nieruchomościami, stricte. Stwierdziłem, to nie może być tak, że ja tego nie będę wiedział, będę cisnął. Ktoś mówi, a my flipujemy. A dla mnie było, flipujemy? A po co? To kurczę, ja pieniądze zarabiam gdzie indziej. Tu się lokuje pieniądze, nie? Tutaj kapitał jest taki, więc no, starałem się ten najem wyszukiwać najlepiej jak mogę, tak żebym po prostu wyciśnięty żeby była najwysokoprężną maszyną, tak? No i tak naprawdę dzisiaj to jest moją specjalnością. Robię też i flipy, i podnajmy, i mamy do sprzedania, wiecie, jakieś tam budynki deweloperskie w Łodzi, po drodze książka, szkolenia i tak dalej, no bo to okazało się po drodze, że to mnie wciągnęło. To jest po prostu ciekawe, jak jasna cholera. Te nieruchomości są kreatywne. Nagle okazywało się, że jest przestrzeń, że możesz coś zrobić. Nagle okazywało się, że chodząc na mieszkalnicznika. No, ja was poznawałem, no bo byliście na scenie. Mówię, o wow, fajnie, nie? Ale ci ludzie wszyscy jacy byli fajni. Mówię, kurczę, ktoś powiedział jedno słowo, zdanie czasem, które było inspirujące, nie? Albo pamiętam, Paweł mówi, tu zrobiłem flipa, boom, tu 300 koła do przodu. Jak to? Ja zrobiłem 50. Co ja robię źle? I nagle, wiecie, to jedno zdanie, które zmienia wszystko, nie? No właśnie. I słuchajcie, no ja jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwy, że jestem w miejscu takim, że mogę z takimi osobami jak wy rozmawiać, znać się, cześć, tutaj fajni. No i przede wszystkim i uczyć się, tak? Teraz jesteście wykładowcami na Zbiro od dłuższego czasu. No, mi to, również się to przytrafiło, że takim wykładowcą zostałem. No ale teraz tak, słuchajcie, może tak, może przejdźmy do takiego tematu, który jest głównym tematem tak naprawdę na rynku nieruchomości od dłuższego czasu. Czyli jak zaczynaliśmy, to nieruchomości były B. Tak, no. Tak. A dzisiaj wszyscy inwestują w nieruchomości. Idziesz, siadasz do Ubera, a on ma 2 mieszkania na wynajem, nie? No to jak wiecie, na giełdzie mówi się, że no jak już taksówkarz mówi o inwestowaniu, to trzeba uciekać. Tak. Czyli co, mamy jakieś te kombanie według was na rynku? Zbliża się kryzys, krach, musimy uciekać, czy w ogóle nie? A czy wiesz co, moim zdaniem tak naprawdę trzeba wziąć wszystkie te czynniki mikro i makroekonomiczne. Paweł pewnie wie, pewnie po rodzinie, w lutym tego roku pani minister Teresa Czerwińska zapowiedziała, że będziemy mieć wzrost 5%, czyli nadal stabilnie rośniemy, tak? Demontuję. Nie rośnie. Ale coś zostaje. Tak. Okay. Mamy stabilny wzrost gospodarczy, ekonomiczny, może troszeczkę wolniejszy niż w ubiegłym roku. Nadal jest gospodarka rozwija się, makro wskaźniki są obiecujące. Więc ludzie mają większą ochotę na zakupy. Jeżeli mają większą ochotę na zakupy, mają też z czego oszczędzać. Oszczędzają, inwestują albo w giełdę, albo w nieruchomości. Większość osób nie ma tak dużej wiedzy albo czasu, żeby zacząć inwestować na giełdzie, co jest dla nich zazwyczaj wyzwaniem. A więc z dziada, pradziada usłyszą gdzieś tam o nieruchomościach, bach, w nieruchomości idą. Skutecznie bądź mniej skutecznie. My na przykład ze swojej strony też inwestujemy na giełdzie, jesteśmy. I w momencie, kiedy tak naprawdę to nieruchomości są korem naszego biznesu, a portfel giełdowy jest jakimś tam powiedzmy taką zabawą, to na tej giełdzie też mamy fantastyczne wyniki, dlatego że się odcinamy emocje, wkładamy tam pieniądze, które możemy stracić, więc tam też się robią wyniki. Ale żeby grać na giełdzie, trzeba mieć czas, doświadczenie i wiedzę. Więc wracając do nieruchomości, tak samo tutaj trzeba mieć czas i na doświadczenie i wiedzę, żeby osiągać dobre wyniki. Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce, patrząc, co się dzieje na świecie, możemy zakładać, że jeszcze będzie następował wzrost i tutaj inwestowanie jak najbardziej jest wskazane w nieruchomości. No, z mojego punktu widzenia to jest trochę też tak, że wiecie, my jesteśmy w takim sosie ludzi, którzy tym się zajmują, więc nam się trochę też wydaje więcej niż... Nie jesteśmy szablonowym, takim statystycznym Kowalskim, nie? No bo u nas jest tak, że rzeczywiście jak spojrzymy na swoje kontakty w telefonie czy na Facebooku, no to pewnie duża część osób inwestuje w nieruchomości, więc nas też się tak wydaje. Faktycznie jest też tak, jak Robert powiedział, że jednak ten boom na nieruchomości jest spory.
Zgadzam się z Agnieszką, że Kowalcy wchodzą na te nieruchomości różnie, tak? Czyli często kupują oczami mieszkania nowe, nie wiem, w Warszawie po 14-15 tysięcy i robią je na wynajem, bo myślą, że po prostu są fajne, bo sami by w nich chcieli mieszkać, więc te inwestycje w nieruchomości są bardzo różne. Natomiast jeżeli chodzi o taką predykcję rynku długodystansową, mnie jest ciężko to wykonać, ponieważ jest bardzo dużo wskaźników potencjalnych, które na to mogą wpłynąć, no, sytuacja gospodarcza na świecie i tak dalej, więc jakby dużo jest możliwości zmiany, natomiast rzeczywiście ja teraz oceniam, że ten rynek jeszcze będzie dalej atrakcyjny dla inwestorów, natomiast mam cały czas z tyłu głowy to, że jakimś dosyć dużym wydarzeniem, czy niedużym, jakimiś zachwianiami globalnego rynku może sytuacja się zmienić. Więc na przykład jeżeli chodzi o flipowanie, to też staram się flipować bardzo szybko, tak, żeby nie zostawiać z tymi mieszkaniami, szczególnie jeżeli są drogie. Tak w ten sposób wykupuję swój własny fundusz ubezpieczeniowy. Czas. Tak, Tak, bo to jest w dużej mierze walka z czasem. Jeżeli koniunktura spada albo rośnie, to my pierwsi to widzimy i czujemy. Właśnie najlepiej jest wyjść z nieruchomości albo po prostu kupować, kiedy na to koniunktura pozwala. Na odwrót, jak robi rynek. Tak, na odwrót, jak robi rynek. Jeżeli będą spadki, jesteśmy gotowi tak naprawdę na zakupy. Jeżeli będą wzrosty, my mamy co sprzedawać, więc ten portfel jest gotowy, czy w tą, czy w tamtą stronę, więc inwestorzy tacy już zawodowi muszą być gotowi na każdą okoliczność. Z drugiej strony, zobaczcie, no wszyscy zajmujemy się najmem, nie? No i teraz to jest tak, kto pierwszy zobaczy, że na rynku najmu jest kicha, jak nie my? Albo ruch większy. Albo ruch. Dajecie ogłoszenia, powiedzmy, dajemy ogłoszenia i nagle nie mamy, powiedzmy, 20 telefonów, tylko zero. Tak. No to będziemy pierwsi, od razu, którzy to dostrzegą, nie? My nie jesteśmy tak przywiązani emocjonalnie do tych nieruchomości. To nie jest nasze pierwsze mieszkanie, tak? Pierwszy pokój, który wynajmujemy. Więc wtedy zamiast, nie wiem, 1000 zł za pokój, powiedzmy w Warszawie, czy tam, nie wiem, 800 zł w Łodzi, to jeżeli zejdziesz do 600, a o te 20%, to pewnie go wynajmiesz. Osoba nowa na rynku będzie trzymała cenę, nie? I zostanie z tym pokojem. Więc jakby my pierwsi, myślę, zobaczymy. Są takie moje wewnętrzne wskaźniki. Pewnie każdy z nas tutaj wśród inwestorów ma, które będą jakby pokazywać pewnego rodzaju problemy na rynku, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, nie? No. Też popyt musi się spotkać z podażą, bo mamy na przykład swoje ulubione dzielnice, w których realizujemy takie ulubione trzypokojowe mieszkania o tym samym układzie, żeby tutaj zmaksymalizować skalę, żeby nasi panowie od remontów wiedzieli. I zazwyczaj było tak, że pierwsza, druga para, która wchodziła, kupowała nam to mieszkanie. Teraz to już jest czwarta bądź siódma para, więc to już powoduje, że widzimy, to jest taki papierek lakmusowy, jak rynek odpowiada na ten nasz towar, który my wystawiamy, więc to jest bardzo dobre też, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy ten rynek zwalnia, czy przyspiesza. Tylko że mam wrażenie, że tu mówisz trochę, znaczy, mówisz z perspektywy inwestycji w Warszawie. Nie? Warszawa mimo wszystko jest wyjątkowym rynkiem, przynajmniej tak z mojej perspektywy, bo jak widzę na przykład mieszkania na wynajem, które są w Warszawie na pokoje wystawiane, to w Łodzi to nigdy w życiu. Tam jest po prostu mega agresywna konkurencja, wszyscy mają nowe praktycznie. Nie? Tak samo znowu ja patrzę z perspektywy Łodzi, więc w Łodzi nie mogę sobie tak podzielić aż tak bardzo na dzielnice. W sensie to jest zbyt małe. Znaczy, wiesz co, ale też Łódź jest specyficzna, bo jak na przykład robiliśmy statystyki przetargów. Jeszcze 2-3 lata temu patrzyłam na przetargi w Łodzi, gdzie najtańsze mieszkanie, powiedzmy, na licytacji komorniczej zaczynało się od 30 tysięcy złotych. To była cena start. Przy czym wadium wynosiło 3 tysiące złotych. Więc tak naprawdę, powiedzmy, teraz to będzie od 50-60 tysięcy. Mając 5-6 tysięcy złotych, możesz wejść na ten rynek. Możesz zacząć być tym inwestorem. Tak, jeżeli uda ci się dołożyć, zbierać te 50-60 tysięcy złotych i już jesteś, już masz przedmiot. Dłużej. Tak, tutaj masz dużą barierę wejścia. Może rzeczywiście ten rynek mamy płynniejszy, tak przynajmniej to odczuwamy, ale bariera wejścia jest bardzo wysoka. No tak, to jest różnica. Na przykład to jest też powód, dla którego ja na przetargi właściwie już nie chodzę, a jak chodzę, to musi być wielkie mieszkanie, którego nikt nie chce kupić, bo oni nie rozumieją potencjału, który tym tkwi. Większość ludzi patrzy, aha, dobra, kupię za tyle, sprzedam za tyle, prosta matma, nie? No i potem sala taka wielka, jak tutaj, gdzie siedzimy, a tam 100 inwestorów i przebijają małą kawalereczkę albo 400-metrowe mieszkanie, bo wiedzą, jak to... Tak, w Warszawie to wiecie, to już się zaczynają robić spotkania po prostu towarzyskie, nie? Takie... Tak. Na przykład my z Pawłem się spotykamy, nie kupujemy i idziemy na kawę. Tak, w przetargu po prostu, wiecie, jak się w sądzie widzimy i ktoś z drugiego końca krzyczy, o, Pawełek, nie? To są jakieś śmiechy, nie? To są żarty. No i my mamy teraz, wiecie, takie powiedzenie jakieś, że tam po 500+, nie? 500K+, właściwie, że w Warszawie te licytacje poniżej 500 tysięcy, no tak jak mówicie, że są po prostu mała bariera wejścia, jest dużo osób
ponieważ rynek też jest największy, rynek najbardziej płynny, ma tyle pieniędzy, no to dużo ludzi chodzi na takie przetargi, więc jakby bardzo ciężko coś jest wyrwać, nie? Zresztą na szkoleniu robimy zawsze taki trik, jak ktoś będzie widział mieszkanie z kiblem na okładce, to moje, służy tylko do statystyki. Dajemy ogłoszenie, 200 tysięcy, kawalerka 20-metrowa w różnych dzielnicach. I ostatnio przeszkolenie daliśmy na Mokotowie, było chyba 80 czy 90 telefonów przez 12 godzin do wieczora, a kiedyś daliśmy w centrum na Marszałkowskiej, to było 170 telefonów. I co? I teraz zanim w ogóle tam pojedzie Agnieszka czy ja, wsiądziemy w swoje wesołe samochodziki i tam dojedziemy, to właściciel, który wystawił to mieszkanie, w SMS-ie dostaje już propozycję, najwyższe SMS-a, jakiego dostałem, nie odbierając telefonu, było 230 ostatnio, a wcześniej 235 tysięcy, tak? Więc zanim tam dojedziesz, nawet jak jesteś pierwszy, to generalnie już jest sprawa pozamiatana, więc jakby to też pokazuje, że ta bańka, pewnego rodzaju jakby napalenie rynku jest na te małe, tanie mieszkania, nie? Jest, no, jest. My na przykład w tym roku, znaczy w 2018 na zakończenie mieliśmy ciekawą sytuację. 20 kilometrów od centrum Warszawy, czyli w miejscowości podwarszawskiej, kupiliśmy kawalerkę, wyremontowaliśmy, wystawiliśmy na sprzedaż i cena, którą wystawiliśmy, była bardzo nas satysfakcjonująca i klienci sami w momencie kupna zaczęli nam podbijać cenę, także sprzedaliśmy ją o 20 tysięcy drożej niż cena ofertowa, bo była mała, a czynsz za tą kawalerkę wynosił tam 200 zł, a ona miała 21 metrów kwadratowych i to świadczy o tym, jak bardzo duże jest zapotrzebowanie na takie mieszkanie. Z drugiej strony ja taką sytuację ostatnio pamiętam właśnie 2008-2009, jak sam wchodziłem na rynek. Naprawdę. No. To było tak, że my z żoną właśnie chodziliśmy i chcieliśmy kupić pierwsze mieszkanie, to był właśnie 8-9 i my zaczęliśmy licytować jakieś mieszkanie w górę, jako tak żółtodzioby i tak wyszliśmy z tego mieszkania, nie udało nam się przelicytować kogoś i tak stwierdziliśmy, what the fuck, co my robimy, nie? W ogóle co tu jest grane, nie? I tak było, nie? Więc jakby rzeczywiście doszliśmy z powrotem do tego punktu, natomiast no też tak cała, jak Agnieszka powiedziała, ta cała gospodarka trochę się zmieniła. No i ciężko. Dzisiaj jest boom w nieruchomościach wśród inwestorów oparty o najem głównie. Tak. A nie o spekulacje. Typu kupiłem, przytrzymam 2000 do góry, sprzedajemy, nie? No tak. Bo takie akcje tam wtedy były i to ludzie opowiadali, że na przykład ktoś trzy mieszkania niby kupił od dewelopera, przytrzymał 3 miesiące, wyciągnął 500 000, nie? No to teraz może to jest możliwe, ale ten rynek bardziej się ustrukturyzował. Wydaje mi się, że właśnie boom bierze się stąd, że ludzie jednak mają mnóstwo pieniędzy, no bo 500 plus te wszystkie dofinansowania, wiecie, tak, rzucone na rynek, ale nie jest to traktowane już jako takie, aż tak bardzo, jak aktywo spekulacyjne, tak jak wtedy, czyli tak jak w roku 2007-2008, no to wiecie, ten rynek po prostu tak windował do góry, a potem upadł, tak? Znaczy my widzimy, że bardzo dużo przedsiębiorców i osób, które prowadzą albo działalność gospodarczą, albo spółki, mają zgromadzony kapitał, więc jeżeli stają przed wyborem, rozwijamy spółkę dalej, inwestujemy i reinwestujemy u siebie, albo wkładamy te pieniądze do banku, albo na giełdę, albo idziemy w nieruchomości, to oni zazwyczaj wybierają nieruchomości, dlatego że te 6% dla nich to jest bardzo atrakcyjne. My teraz mamy bardzo dużą spółkę zagraniczną, która się pyta, czy jesteśmy w stanie zaproponować im najem 6%, dlatego że oni u siebie w kraju nie są w stanie wygenerować 6% nigdzie, ani w banku, ani na nieruchomościach. I te 6% stabilne jest dla nich szalenie atrakcyjne. Coś, co dla nas inwestorów, którzy obracamy, którzy jesteśmy tacy agresywni, żeby nie powiedzieć pazerni, jest trochę mało, tak? Jeżeli ktoś robi Filipa i zarabia 6%, to tak naprawdę nie zarabia. No, też zależy, jak licząc te 6%, nie? Bo też powiedzmy sobie, że tam... Po ujęciu kosztu kapitału, pracowników, tak. Jak ci wszystko idzie, to na końcu wygeneruje 6%, to jest dużo. No. Nie zgadzę się, panowie. Znaczy, widzicie, bo teraz ja też dodam, że pewnie na fejsie pojawiają się bardzo dużo takich wpisów typu 12% sprzedam gotowca inwestycyjnego, tak, więc tak. Ta matematyka zawsze powinno za tym stać pytanie, jak to obliczyłeś, tak? Bo ludzie nie wliczają tam, nie wiem, podatków, amortyzacji rzeczywistej, koszt pieniądza w czasie i tak dalej. Więc jakby tak rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że 6% to jest dużo, pod warunkiem, że to jest uczciwe licząc, jakby, tak? No. Jeżeli powiedzmy wszystkie pozycje zostały uwzględnione, no to powiedzmy, że to jest ok. Przy większych kwotach. To też jest śmieszne, że nie ma żadnego standardu na rynku liczenia rentowności najmu, nie? Za 2 godziny temu był wykład Michała Żółtowskiego, on ma 500 ponad najemców. I zaczął w ogóle, co było w statystykach najmu, jakie tam wskaźniki po prostu stanów, co, jak na to wpływa, wiecie, koszty napraw, wszystko było policzone. Miał takie tabelki przez godzinę, że tak powiem, pokazywał i tłukł. No i także mówił,
że ludzie nie potrafią tego liczyć, że standardowy Kowalski liczy to, 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 ale zapominają, jak ty dla siebie liczysz. Zresztą ja ostatnio byłem u Pawła na szkoleniu. No stwierdziłem, kurka, muszę się czegoś nowego dowiedzieć, wiesz, każda jedna myśl jest warta, jest na wagę złota, więc tam było kilka takich myśli, ale w każdym razie, wracając do tego, to no to tam było wszystko wyliczone, podatki, wszystkie opłaty, wszystkie koszty te pośrednie, bezpośrednie, remonty przyszłe, które będą przewidziane, zdyskontowane, tak przeliczone na każdy miesiąc. Tak. Mhm. No tak. I on potem, no i na przykład potem pokazał, zobaczcie, to jest tak, jak się liczy standardowe tam mieszkanie, gotowiec, 11%, a to jest, jak już to wszystko ujmę, wychodzi 8,5. Mhm. Mówi... To i tak, tak bardzo uczciwie policzył, bardzo dokładnie, tak. Bo nie każdy tak robi. Tylko, że właśnie o to chodzi. Teraz, czy liczyć tak? Oczywiście. Dla siebie. Dla siebie, do każdej złotówki, do żywego. A jakbyś sprzedała gotowca? To byś liczyła? Wystarczyłabyś tak, że na 12% czy na 8%? My mamy jednego Excela, w którym po prostu wpisujemy pozycję i to później predykcję na najbliższe 10 lat nam pokazuje, czy będziemy zarabiać i na przykład, nie wiem... Ale dla siebie licząc, czy dla swoich inwestorów, którzy są w waszej grupie, tak jakby zamkniętej? My nie sprzedajemy gotowców inwestycyjnych inwestorom. Ale właśnie na tego pytania, jakbyś wystawiała? Jakbyś tak wystawiała, nie? Bo się tak pytamy, bo to jest taki dylemat, wiesz, po prostu dylemat jakby rynkowy. Excel jest jeden, moi drodzy, jeżeli ja pracuję... Ale ludzie kupują oczami, tym, co usłyszeli troszeczkę, albo oczami, ale jeżeli ktoś kupuje na stopę zwrotu i mu powiesz tak, posłuchaj, jeżeli uwzględnisz te wszystkie potencjalne zalania, prawdopodobieństwo, wszystkie ubezpieczenia, to musisz zapłacić. Że pralka ci się zużyje za 10 lat. Właśnie i tak dalej, to ci wychodzi 8, a on 8, a tu sąsiad sprzedaje za 12. Znaczy wiecie, bardzo często przychodzą do nas ludzie, mamy taką bardzo małą grupę inwestorów. Dlaczego? Dlatego, że uznaliśmy, że wolimy pracować, być jak dobry trener z grupą olimpijczyków, czyli mieć 4-6 bardzo dobrych inwestorów, którzy tu w Warszawie się poruszają, niż mieć mnóstwo osób, którzy przychodzą i pytają, co to jest księga wieczysta. Okej, uczymy i tak dalej, uczymy wszystkich. Natomiast jeżeli pracujemy w małej grupie i te osoby pokazujemy im na przykład, słuchajcie, kupiliśmy teraz nieruchomość, tutaj jest Excel i tak dalej, i przyrównują sobie, dostają tego samego Excela i przyrównują sobie swoje nieruchomości, to tak naprawdę jest miarodajne, tak? Jeżeli ktoś tam później czaruje, że nie wiem, stopa zwrotu, nieskończoność, tak? Bo takie rzeczy też widzieliśmy, Ale ty mówisz to rzetelnie, mi się tak to wydaje, ty mówisz to rzetelnie, tak jak powinien się to liczyć dla siebie albo dla zaufanej grupy ludzi. Natomiast ponieważ ja wystawiałem takie, też takie gotowce, o gotowcach zaraz chcę pogadać, bo to jest mega fajny temat, paradoksalnie, no to wystawiłem na przykład na 8% gwarantowanej i to stabilnej stopy zwrotu. A ludzie do mnie dzwonili i co? Tam mi nie dają 11, 8 to w ogóle... To w Warszawie jest. To do widzenia, nie? No. Ale to okej, zacząłem dopytywać, ale jak? No okazywało się, że po pierwsze ja dawałem stabilną, pewną, gwarantowaną przez lat tam ileś, tak. A oni dawali, nie nazywali tego, degresywną, bo wszystko było tanimi materiałami i ten stopień zużycia, to wiecie, te liczby były na rok, nie? A potem rotacja, oni tego nie brali pod uwagę na przykład. Nie brali pod uwagę tych wszystkich czynników pod tytułem, no tak, ale przecież podatki, to ja też w końcu stwierdziłem, ja mam dawać rzetelnie tak aż do cna i się potem tłumaczyć i ich edukować, czy dać tak, żeby zrozumieli to, co mają zrozumieć, żeby te oferty były dla nich porównywalne, nie? Ja rozumiem to, co ty mówisz i co Agnieszka mówi, bo jakby jest tak, że Agnieszka fajnie i to jest super, że współpracuje ze swoją grupą inwestorów, bo oni są bardzo świadomi, oni nie psują okazji, oni w ogóle wiedzą, w co inwestować i rozumieją ten sam język i tak dalej. Ja też mam takie podejście, że nie szukam na zamówienie mieszkań, nie wiem, nie szukam dla przyjaciół mieszkań, którym chcę zamieszkać. I rozumiem, co ty mówisz. Ty staramy się tutaj, Agnieszka, trochę ciebie zchallenge'ować i wiesz, po prostu pokazać, co by było, jakbyś wystawiała na rynku normalnie, jakby do tego podejść, nie? No bo rynek oczekuje jakby innych standardów, nie? Po prostu nie pokazuje tego Excela at the end, nie? Tylko mówi 12% i spoko, albo pokazuje tego Excela takiego po prostu na zasadzie, wiesz, tylko najgrubsze te koszty, nie? No i właśnie nasze pytanie było takie, wiesz, jak to pokazywać na rynku, gdybyś nie pokazywała to, wiesz, swojej grupie inwestorów, nie? Bo po prostu jest to bardzo ciekawe, jak do tego podejść, nie? Czy podejść tak właśnie uczciwie, etycznie, może nawet nie tyle, co uczciwie, etycznie, tylko podejść tak, jak jest wzór rynkowy, 12 miesięcy najmu, że pralka nigdy się nie starzeje i tak dalej, czy podejść tak, jak sama sobie liczysz, nie? No bo sama sobie liczysz, jeżeli masz duży najem, no to ja, wiesz, też kiedyś sobie usiedliśmy przy piwku, no nie wodzie, ze znajomymi inwestorami i stwierdziliśmy właśnie, na ile lodówka starcza, na ile pralka, co ile trzeba malować mieszkanie, co ile tam trzeba wymieniać kuchnię, to kuchnia co 20 lat, pralka co tam, nie wiem, 10 czy 12, no i wyszło na przykład, że 24 zł chyba z tego, co pamiętam, na kawalerkę miesięcznie trzeba było odkładać na taką własną świnkę skarbonkę, nie? No ale rynek
tego nie wymaga. Fundusze inwestycyjne, które robią nieruchomości, nie pokazują tego. Jeżeli kupujesz mieszkanie na krótki termin w jakichś apartamentowcach w Warszawie, w Śródmieściu czy nawet w Łodzi, to w ogóle nie mówią ci, że masz bardzo wysoką amortyzację rzeczywistą, tak? Czyli, że... Znaczy to jest zapisane drobnym drukiem w umowach, bo ja czytałam te umowy i bardzo, bardzo ciekawe to jest zjawisko te umowy od strony takiej prawniczej, kto się ekscytuje. Agnieszka jest prawnikiem. Tak. To, ale widzisz, rozumiesz. Znaczy moi drodzy, jeżeli ktoś nie sprawdza dokładnie, wkłada gdzieś tam złotówkę, czy w biznes, w giełdę i nie sprawdza dokładnie do cna, nie zna zasad gry, nie? To tak naprawdę jest niedokładny, tak? Nie dochował należytej staranności i przez to później traci pieniądze. Jeżeli pyta, dokładnie sprawdza i nie jak pelikan nie łyka tych wszystkich informacji, które są powiedzmy w ulotce kolorowej, to tak naprawdę więcej zarabia i to jest też nasz w zasadzie core biznesu. Pytaliśmy, chodziliśmy, uczyliśmy się. No tak. My zaczynaliśmy od zadawania pytań i wszyscy powinni tak zaczynać. Mhm. A co, a dlaczego, a jak, a potem, a jak się zepsuje, to kto koło tego chodzi? Jeżeli ludzie nie zadają tych pytań, to później mają po prostu więcej problemów. No, to się zgadza. Tak. Nie wszyscy tacy są. Wiesz, są trzeba być takim dociekliwym, tak? Też czasami nie wiesz, ja też tak jak się zastanawiam, jak ja bym miał zaczynać, albo jak zaczynałem, to czasami nie wiesz, o co zapytać, to znaczy nie masz wiedzy, wiesz. Ja na przykład lubię swoich pracowników wysyłać na przetargi, czy na to, żeby się pytali o nieruchomości, bo ja zadaję 4-5 pytań bardzo dokładnych i dostaję zupełnie inną wiedzę, a oni idą po prostu jak Kowalski, pytają, tak... Po prostu pytają jak Kowalski i dostają zupełnie inną informację zwrotną na tych mieszkaniach niż ja dostaję. Tak. To jest bardzo dobre, tak? Bo mamy informacje z dwóch stron. Często robimy tak, jeżeli zależy nam na nieruchomości, to idzie pracownik. Jeżeli to jest naprawdę bardzo sexy temat, bardzo interesujący, to idziemy później my i my zadajemy swoje pytania, tam już wałkując klienta i tak dalej. I wtedy ta informacja jest bardzo zbieżna. Mamy to potwierdzone z dwóch stron. Więc zawsze trzeba pytać. Lepiej sobie dać więcej czasu. Jeżeli inwestujemy, słuchajcie, w Warszawie kawalerka kosztuje 250 w tym momencie. Mhm. Jeżeli inwestujemy 250, to lepiej poświęcić te 2 dni, czy tam pół dnia na to, żeby wypytać o wszystko, przeanalizować sobie, niż po prostu... Rynku, ale na takim rynku to się to udaje jeszcze? Oczywiście. No ale właśnie, wiecie, to jest też taka, wiesz, z drugiej strony, że czasami właśnie ta osoba, która wchodzi w rynek, czuje, że to jest taka super okazja, nie? I że, wiesz, albo biorę, albo po prostu jej zaraz nie będzie, nie? I czuję presję, nie właśnie nie potrafi sprawdzać tego wszystkiego, nie? I wiesz. Najlepsze zakupy robi się, kiedy nie jest się na takim musiku. Nie musisz. No tak, właśnie. Jak się jest na takim musiku i takim właśnie, kurczę, nie kupiłem nic od 2 miesięcy, nie kupiłem nic w tym miesiącu, już mnie nosi, nie? U nas w firmie czasami tak robią. Uciekły mi ostatnie 3 okazje, Czerwiński kupił, to on pewnie coś więcej wie. Ceny idą tak, trzeba brać, nie? Wiesz, pies to tutaj wyrwali następne 2 z przetargu, wiesz, po prostu wow, nie? Ja coś muszę szybko coś wejść, tak, nie? I taka presja się tworzy wewnętrzna. Właśnie nie trzeba się temu poddawać, bo to jest bardzo zgubne, tak? Wtedy tracimy najwięcej pieniędzy. Najlepiej jest kupować, kiedy nie musimy. My najlepsze zakupy zrobiliśmy, kiedy naprawdę położyliśmy bardzo niską ofertę i nie musieliśmy tego kupić. I spokojnie. W ogóle najlepiej kupować, jak krew leje się na ulicach. Lepiej, żeby to tak się nie działo. No. Potem wtedy, kiedy wszyscy tych nieruchomości nienawidzą, one są bez, zabieraj pan, nie? No dobrze, pozbawię pana problemu, nie ma problemu, pomogę, nie? To jest najlepiej chyba wtedy. No ale znowu, na rynku inwestorów, tak jak rozmawiałem tutaj na biuro, czy z kimkolwiek, to wszyscy, kurczę, kończą się okazje, w ogóle rynek się kończy, nie? Mi się wydaje, że to bzdury, to tak po prostu pewne warunki rynkowe się zmieniają i trzeba inaczej te... Znaczy wiecie co, będzie bardzo ciekawy rynek teraz w tym momencie, bo on się będzie zmieniał. Na przykład za moment, jak wejdą nowe technologie, bo na to patrzmy. 10 lat temu nie było Booking i Airbnb. To zmieniło rynek, pojawiły się nowe możliwości najmu. Wejdzie, nie wiem, technologia blockchain i będziemy kupować jak na Allegro nieruchomości. No. Ja się loguję, jest jakaś nieruchomość na portalu. Musielibyśmy notariuszy wszystkich dzwonić. Ale powiedzmy, że oni tam będą siedzieć po prostu pieczątkę przybijać, tak? I tak hope się... so. Pić whisky, następne nieruchomość. Ja bym mega chciał. Czy może za granicą tak będzie łatwiej kupować? Opłata pobrana. To nie musi być w Polsce, może po prostu to by się to zmieni w ten sposób, że Polska mimo wszystko, nie oszukujmy się, pewne rzeczy. Ale są moi drodzy, minus ileś lat co słuchajcie, Europy. Ostatnia nowelizacja KPC, kodeks postępowania cywilnego zmienił się tak, że już u komornika można ruchomości, część nieruchomości kupować drogą online. Mhm. Więc idziemy w tą stronę, że będzie tutaj więcej technologii. Więc załóżmy, że jesteśmy tam inwestorami, którzy siedzą w fotelu, robimy klik i dostajemy certyfikat, tak? Ta nieruchomość jest twoja. I wtedy będziemy po prostu mieć trochę inny rynek, bo więcej osób będzie miało dostęp do tej informacji. Popatrzcie, jak szybko to się zmienia. Te technologie wpłyną na to, jak my będziemy obsługiwać nieruchomości. Może być, może za moment ty będziesz miał tak, że Excel wyrzuci ci statystyki, takie kółeczka, tutaj twoi najemcy weszli do tego mieszkania numer 7 4 razy w tym tygodniu.
tygodniu, tak? I wszystko widzisz, bo masz kodowane drzwi, szyfrowane. Tak, to już są te technologie, albo tak. te zamki w ogóle na SMS-a, że on ci zapłaci abonament, dostaje SMS-em kod, jak nie, to nie ma wejścia, sorry, nie? Ale to jest z nami krótkoterminowym. Okazje są, tylko trzeba się dostosowywać do warunków rynkowych. Bardzo dużo osób zainwestowało w nieruchomości, które wynajmuje na krótki termin dzięki nowym technologiom. Być może my będziemy inwestować tutaj przy pomocy nowych technologii. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny, znaczy chciałbym, żeby to tak było i żeby to działało. Jestem z branży IT, z backgroundu, więc w ogóle bym uwielbiał, żeby to było. Natomiast jakby kwestia jest taka, że z mojej perspektywy to zobaczcie, na przykład najem długoterminowy w ogóle się nie zmienił od lat, nie? Fajnie by było. Jedyne, co się zmieniło, to to, że mamy, wiecie, programy, które nam automatyzują, że ja nie muszę sprawdzać, ile tam jest, tylko jest wszystko w systemie. Okej, ale patrz, masz to samo mieszkanie, macie to samo mieszkanie i na booking.com ktoś przyjeżdża i wam akceptuje po prostu na samych zdjęciach, przyjeżdża i zostaje, jadąc na swoje wakacje pewnie, na które zbierał cały rok w ogóle i przyjeżdża na wakacje do Warszawy czy do Łodzi na 2 tygodnie i zatrzymuje się u was w apartamencie i jest to okej. A student chcąc wynająć mieszkanie w Warszawie moje, twoje czy twoje, po prostu przyjeżdża i musi je sobie zobaczyć, zajrzeć do lodówki i tak dalej, dalej, z mamą, z tatą. A dlaczego tego nie ma online? Nie ma na podstawie wirtualnych spacerów i tak dalej, klikania umów i tak. Nie zmieniło się przez jest 10... Jest to najmniej długoterminowe. Ale u obcokrajowców. Tak, ktoś przyjeżdża, nie wiem, z Portugalii czy z Hiszpanii. No może jest to kwestia dekady, tak? No bo to jest kwestia jakiejś mentalności rodziców też. Super, żeby to poszło dalej, nie? Super, żeby to poszło dalej. To by było naprawdę bardzo by nam ułatwiło, bo dla mnie koszt pracownika, czy mój czas, czy w zależności kto tam jedzie, nie? Ale to jest największe, to pokazywanie tych mieszkań, nie? Tak samo przy sprzedaży, nie? Jedziesz, ile macie takich jak sprzedajecie, oglądaczy, nie? Powiedzmy 7 razy, jeśli musisz pojechać na daną nieruchomość, to już jest 7 godzin plus dojazdy, to jest 14 godzin, które trzeba poświęcić. Dlatego my na przykład mamy do tego procedurę, bo zmęczyło nas to, nie? No. My też mamy procedurę. Że po prostu jest tak, okej, masz rozmowę przez telefon, jeżeli możesz, jeżeli on może rozmawiać, jak nie może, to co to nie później. Ale z rozmowy ma wynikać, czy bierzemy go na taką pulę, że są po prostu dni otwarte, takie mini, tak. Nie z takim show, ale na przykład w sobotę, proszę pana, o 10:00 tu, zapraszam w ogóle, proszę przyjść, wtedy wiecie, będzie takich 30 Januszy niezainteresowanych, nie, oni sobie przyjdą do Bora, ale jak ktoś jest zainteresowany bardziej, to są pewne pytania, którymi można to wychwycić. Oczywiście nie 100%, tak? Ale chociaż, żeby nie było, że to jest wiesz, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, potem sobota, potem wracasz do domu, znowu ktoś dzwoni, dobra, wracam, nie? Tylko jakoś to strukturyzować, nie? Tak. No ale dobra, to co, czego byście potrzebowali najbardziej? Albo co się spodziewacie jako największe zmiany w XXI wieku w nieruchomościach? No żyjemy technologię, nie? Ale to co, roboty będą pokazywać, kurczę, czy co, ktoś będzie drona wpuszczał, Ja myślę, że dla inwestorów będzie wystarczające. Ja często kupujemy na przykład nieruchomości bez oglądania, czyli nie wchodzimy, bo są... Jesteś inwestorem, bo nie kupujesz marzeń, tylko liczby, Tak, bo są dobra cena z metra, nie mamy możliwości wejść, kupujemy. Więc jeżeli technologia będzie na to pozwalała, że zdalnie kupuję gdzieś tam nieruchomość, bo mi się cena z metra zgadza i uważam, że to jest dobra inwestycja, to czemu nie? Pójdziemy na pewno w tą stronę, co zaoszczędzi nam znacznie dużo więcej czasu, tak? Przy sprzedaży mam nadzieję, że też będzie tak, że robimy ten wirtualny spacer i większość osób już będzie wiedziała, że to jest opatrzone certyfikatem XYZ, zatem to jest zgodne ze stanem rzeczywistym i już nie muszę iść oglądać. Tak, ja liczę na to, żeby powstaną właśnie pewnego standardy najmu, takiej po prostu, że zostaną wprowadzone powiedzmy takie w hotelarstwie, że są 3-4-gwiazdkowe, 5-gwiazdkowe, że po prostu będą pewnego rodzaju standardy pokoju, że właśnie taka osoba przez ten internet będzie mniej więcej wiedziała, jaki standard oczekiwać. Teraz słuchajcie, tak jak hotele mają te gwiazdki, czyli na świecie 3, 4, 5, one mają różne, niektóre mają słoneczka jakieś, ale mają taką standaryzację. Tak. Ale nigdzie na świecie nie spotkałem się z tym, żeby najmniej długoterminowe były te gwiazdki. A nie spotykam się też, żeby te firmy zarządzające najmem były wychwalane przez najemców, bo nie będą. Firmy zarządzające najmem pracują dla inwestorów, a tak naprawdę, jeżeli jest jakiś konflikt, no to muszą często spianizować najemcę i przez to są gorsze jakieś opinie, nie? Stąd... Pracujemy na to, żeby ten rynek był cywilizowany. My też, jak najbardziej. Wszyscy pracując czy w stowarzyszeniu, czy zakładając stowarzyszenie, udzielając się społecznie, chcemy, żeby ta świadomość społeczna była coraz większa. Natomiast wracając do koru twojego pytania, jeżeli ktoś mówi, że nie ma okazji inwestycyjnych, to znaczy, że przestał być kreatywny w tym momencie, tak? Albo stosuje te same metody, które były skuteczne 10 lat temu. Jeżeli coś działało 10 lat temu, niekoniecznie działa Albo teraz. Pamięta ceny z 2008 i oczekuje ich dzisiaj. No tak, Paweł, ale ja też pamiętam, powiedziałeś, kurczę, jak to jest możliwe?
przecież ja tutaj to znam ten rynek od podszewki, jak ktoś kupuje w ogóle, jak to jest możliwe, nie? No. To jest forma klątwy, znania, że znasz jakoby tego wartość, pamiętasz, na ile czasu poświęciłeś, tak, a nie widzimy tych zmian. Ja też na jakimś etapie złapałem, mówię, co w tej cenie? Nigdy w życiu, nie? No, nawet ostatnio rozmawialiśmy o jakimś tam mieszkaniu w Łodzi, poczyniliśmy i Robert spojrzał na to, na rynek łódzki o wiele bardziej i mówi, Paweł, to wcale nie jest okazja, nie? A ja mówię, ale za tyle sprzedam. Jak to możliwe, nie? I wiecie, to się łapiemy bardzo dużo razy na tym, że ja w Warszawie też patrzę, że ktoś kupuje coś, co nie jest według mnie okazją, bo pamiętam ceny stare i nagle ktoś jeszcze robi na tym 100 czy 200 tysięcy do przodu. Ja oczy ze zdumienia otwieram, że jak mogły pójść tak ceny do góry w ciągu roku, nie? Po prostu jestem w szoku, nie? To w bardzo krótkim czasie idzie. No. Nawet wcześniej o czymś takim rozmawialiśmy, ja znalazłem kiedyś mieszkanie, bardzo fajne, od banku kupiłem. Oczywiście w mega okazjonalnej cenie, więc po prostu od razu zakup, nie? Mimo że to była dzielnica, której nie bardzo znałem, w bloku i tak dalej. Od razu robiłem analizę, w jakiej to cenie sprzedam, standardowo, tak? Co jest zabawne, do czasu aż to wyremontowaliśmy, wystawiłem cenę i tak 20% wyżej i wiecie co? Nie było chętnych. Naprawdę? Ja mówię, co jest? Ludzie przyszli. No to obniżyliśmy cenę o 5 tysięcy, nikt w ogóle nie przyszedł. Naprawdę? Mój pracownik załamany mówi, no to co, to obniżamy o 2 dychy. Nie, 3 dychy do góry. Jakie? No. On po prostu myślał, że zwarywałem. 3 dychy do góry, nie? 3 dni było sprzedane. Od razu, bum, ktoś wynegocjował 5 tysięcy, ja w ogóle uff, wow, nie? Na akcji się widzimy, mówi, panie, takie tanie mieszkanie tu znaleźć, to jest okazja niespotykana. Mówię, nie, no to... Rynek jest szalony, no to prawda, zaskakuje nas bardzo często, tak, no, przy sprzedażach również. Tak. Rynek nieruchomości wiem, że jest szybszy niż się wszystkim wydaje. Tak. I w sumie wszyscy to samo mówimy, że tak jak my go, jeżeli go nie pilnujesz każdego dnia, to on po prostu ucieka. Mm-hmm. Co tydzień temu coś sprawdzałeś, miesiąc temu. Ja też teraz sprawdzałem deweloperskie mieszkania jakieś, które tam gdzieś mamy przy manufakturze. Tak jak celowałem te ceny, wiecie, tu się długo przymierzałem, to nagle okazywało się, ceny są w tym rejonie, nie? Mm-hmm. Tydzień później patrzę, ceny też 15% wyżej. Co jest, kurczę? Tak... No, ucieka bardzo. Mm-hmm. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, dobiegamy do końca naszego panelu. Było mi bardzo miło, bardzo dziękuję Wam za bardzo miłą rozmowę i profesjonalną i myślę, że przekazaliśmy parę ciekawych rzeczy naszym słuchaczom. Ale żebyście nie zostali tutaj, wiecie, tak puszczeni bez niczego, to jest piwko Asbirol, chyba tak się powinno mówić. Okay. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję, ja obiecuję, że swoje wypiję po 31 marca, jak przebiegnę półmaraton, także na zakwasy. Facebook Live będzie tam. No. To ja wtedy też. Dobra. Razem będzie wiesz. No. Dzięki serdecznie. Dzięki w takim razie. Dzięki.